To jest studio Dziennik. Dzień dobry. Ja nazywam się Bartłomiej Paulus. A naszym gościem jest dziś Irena Rerich, ukraińska dziennikarka, przewodnicząca Stowarzyszenia Ukraina Wałbrzych i pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha do spraw cudzoziemców. Dzień dobry, witam pani Ireno. Dzień dobry wszystkim. Pani Ireno, pandemia wpłynęła na życie każdego z nas, także na życie ukraińców mieszkających w Polsce, pracujących w Wałbrzychu. No właśnie, jak mocno, jak bardzo? Płynęła tragicznie. Początki pandemii były straszne, dlatego że bardzo dużo ukraińców stresowali, że na Ukrainie zostali się rodziny, bliscy, znajomi i tak dalej, i że nie, nie będzie możliwości wyjechać do e, kraju, do Ukrainy właśnie. <laughs> dlatego bardzo dużo ludzi zrezygnowało z pracy i po prostu wyjeżdżali do Ukrainy. Później sytuacja pomalu zmieniła się, ale też no, nie najlepsze. Dlatego, że mówię teraz o tym, że dużo fabryk na strefie ekonomicznej po prostu nie miały tyle pracy dla swoich pracowników. Czyli teraz macie takie obawy bardziej o przyszłość, o to, co będzie dalej, rozumiem, czy, czy, czy także w tej pandemii, jak gdyby pojawiały się takie zwolnienia właśnie? Tak, tak. Teraz mówię o zwolnieniach, bo w pandemii było tak, że bardzo dużo osób dostali te zwolnienia, później byli znowu zatrudnieni, znowu zwolnienia i to tak ciągle, cały czas. Mhm. Um, Czyli taka obawa teraz jest właśnie, co będzie, nie wiem, za pół roku, za rok? Tak, właśnie pani, codziennie o tym myślimy. Pani też martwi się o bliskich, którzy są na Ukrainie? Tak, mam na Ukrainie rodzinę, mamy tatę, siostry. I... To chyba taka trudna sytuacja, bo oni są daleko, prawda? Nie można. E, Pojechać zostają rozmowy przez internet, rozmowy telefoniczne, to chyba jest bardzo trudne. Właśnie właśnie nie można pojechać. dlatego, że granicy cały czas mają dużo różnych zadań. mówię teraz o testach. Wolno pojechać, nie wolno i cały czas to odmykają, to zamykają te granicy, dlatego, że pojechać, to jest bardzo trudno i wrócić. Emocje są bardzo duże, rozumiem. A jak wygląda sytuacja na Ukrainie? Bo my dużo w Polsce mówimy o sytuacji w Niemczech, w Czechach, w Hiszpanii, a bardzo mało mówimy o tym, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, a tam też jest pandemia. W moim względem sytuacja na Ukrainie jest gorza od sytuacji polskiej, dlatego że bardzo dużo ludzi chorują. Systema medyczna ukraińska nie jest przygotowana na taką ilość chorych, i po prostu jest bardzo słaba ta systema. Nie ma lóżek, nie ma miejsc, nie ma leków. Teraz wprowadzają śpienia i bardzo dużo ludzi po prostu boją się tych śpionek, dlatego że oni są z Indii i no nie ma pewności, że po tej siepiące będzie wszystko ok i po prostu osoba nie zmarnie. Trudno się patrzeć, trudno tak. się czyta takie relacje stamtąd właśnie. Tak, tak. A jak Pani ocenia walkę polskiego rządu, walkę naszą tutaj w Polsce, to jak radzimy sobie z pandemią, jak walczymy? No i przede wszystkim te obostrzenia, bo te obostrzenia też e, no, utrudniają prawda, życie wszystkim. W Albrzych jako miasto radzi, radzi sobie świetnie. Dlatego, że y, mamy siepienia na starej kopalni, je się będzie jeden punkt siepień. I y, 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 po prostu y, wszyscy są organizowani, dotrzymują się tych oboszczeń, to znaczy jak y, dostaje człowiek kwarantannę, to siedzi w domu. I uh -huh. y, 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 Ukraińcy też tak robią. Na Ukrainie to niekoniecznie. Mhm. Czyli u nas jest jak gdyby większa, większy respekt do tych obowiązujących tak, obecnych obostrzeń. Tak, tak, tak. A pani ma szansę na to, żeby zostać w Polsce zaszczepiona, Bo dowiadywała się pani, jak to może wyglądać, tak? Tak. Y I wszystkim czy mogę powiedzieć, że y nie martwimy się, y będziemy ściepieni y w swojej kolei wszyscy y i to. Tej chwili nie ma różnicy. Jesteś Polakiem, albo jesteś Ukraińcem, albo jesteś tam, nie wiem, się y, innej narodowości. Y, ściepienia będą dla wszystkich y, równo. Ale trzeba mieć, być, mieć zalegalizowany pobyt w Polsce, czy, czy... Nie. nie. Nie, to znaczy, że pracujesz legalnie w Polsce y, i równo idziesz i dostajesz cpienia. Mówiła tutaj pani wspominała o tym, że wielu, wielu Ukraińców wyjechało jak gdyby na początku w czasie pandemii, y, bo brakowało tej pracy. To, to są duże liczby, to to. to... To, tak. To co to jest kilkadziesiąt procent? No teraz trudno mi powiedzieć, ponieważ statystyka to jest taka mhm. sztuka. Ale wśród pani znajomych, to, to, to rzeczywiście duża grupa, wśród osób, z którymi pani ma kontakt. No tak, to jest duża grupa, ale no, no nie mogę teraz w tej chwili mhm. powiedzieć. Pani ile Irena, to, to wróćmy jeszcze na koniec do pani funkcji pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha do spraw cudzoziemców. Z czym największe problemy mają cudzoziemcy właśnie w Wałbrzychu, którzy chcą tu mieszkać, chcą tu pracować? Powiem, że cudzoziemcy nie tylko w Wałbrzychu, a w Dolnośląskim województwu mają największy problem z legalizacją i oczywiście z urzędem wojewódzkim we Wrocławiu dlatego że legalizacja cudzoziemca w tym województwie to po prostu sprawa bardzo trudna i trwa czasami... To prawda właśnie, że trwa kilka lat nawet? Tak, dwa, trzy, cztery i pięć lat może trwać. I to jest nienormalne. Tak a, nie musi być. A jak pani ocenia, z drugiej strony właśnie Wałbrzyszan są tolerancyjni wobec cudzoziemców? Wy jesteście dość liczną grupą obcokrajowców w Wałbrzychu. Myślę, że tak. I... Bardzo dobrze żyjemy tutaj i mamy dużo kolegów pośród Polaków. Yy, I tolerancja jest bardzo dobra. Chce Pani zostać w Wałbrzychu na dłużej? Mam jeszcze dużo planów dla Walbrzycha, dla Walbrzyszan, no i właśnie dla swojej rodziny. Irena Rerich, Ukraińska dziennikarka, przewodnicząca Stowarzyszenia Ukraina Wałbrzych i pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha do spraw cudzoziemców, była naszym gościem, to jest studio Dziennik Bartek Paulus, dziękuję bardzo.